Keyboard. Tak, słucham. Dobry wieczór, pan sprzedaje tutaj keyboard. Tak, tak, przed chwilą wystawiłem właśnie na tym. I ta muzyczka, jak do pana się dzwoni, to też na tym keyboardzie grana? Nie, proszę pana, akurat nie na tym, tak. To na, do mnie jak się dzwoni, to na Rolandzie GW8. Aha, rozumiem. Wie pan, ten sprzęt by mi się koniecznie przydał, nie? On jest sprawny. Proszę pana, tak mówię, jest to instrument bez dyskietek, bo to jest fabryczny instrument, nic nie, jedyne co... Ale jak pan, włączyć, jak pan to... mówi? Jak pan? Jeszcze pan nic nie zdążył powiedzieć na temat sprzętu. No właśnie panu mówię, jest to instrument bez dyskietek, ma wmontowany zasilacz do środka, nie, a ja nie mam ma dyskietki. Zasilacza oddzielnego. Słucham? Ja mam dyskietki. Ale on nie ma dyskietek, stacji dysków nie posiada ten technik. To jest bez przeróbek instrument. Aha. One w ogóle fabrycznie nie miały stacji dyskietek. Pan włączy do grania... Włączy pan, zagra pan. To jest do grania z ręki. Zagra pan z ręki? Słucham? Zagra pan z ręki teraz? No ja teraz nie zagram panu, bo ja go nie mam w domu. Ja mam go w magazynie, tam gdzie trzymam sprzęt, bo ja gram wyczynowo. Wieczorowo pan gra? Tak, wyczynowo. Ja z zawodu jestem muzykiem. No ja tak samo. No więc mówię, no, ja go tu w domu nie mam, trzymam go w magazynie. Zresztą a ile lat pan w zawodzie? Bo ja potrafię z zamkniętymi oczami jedną ręką Mozarta wypierdolić. No proszę pana, no ja mam zamkniętą ręką, jak pan mówi, nie wypierdolę Mozarta, ale potrafię grać na kilku instrumentach. Mhm. I pan by był w stanie dla mnie dostarczyć ten sprzęt, bo ja mieszkam 50 kilometrów od pana. A gdzie pan mieszka? Bieruń Stary do Katowic daleko jest? 22-23 kilometry. 23 kilometry do Katowic, tak? Tak. No to panie, jak 23 kilometry mamy do siebie, to ja myślę, że ubijemy syty biznes z tym keyboardem. Naprawdę. Ale to proszę pana, musiałbym pan sam po niego przyjechać, bo za 200 to mi się tylko nie opłaci jechać. Ja panu zagram, pan patrzy. Nie słyszałem nic. Słabo, no. Kurde, Felek, dobra. To kiedy można do pana podjechać? Znaczy pan podjedzie, bo pan ma 23 kilometry do mnie, tak? To już tak na oko wychodzi mi, że z Karolu, z Biorunia, no to co mówię, 20, no to 25 góra. Aha. Rozumiem. No dobra, no to jakieś piwko przechylimy po udanym biznesie, co? Proszę pana, jak pojadę z powodem, czy pan samochodem przyjdzie, to jak piwko wypijemy? Kurde, Felek. Dobra, to ja do pana jeszcze jutro zadzwonię, co? Proszę po południu, bo ja rano jestem w pracy. Dobra, dzięki.